Witam bardzo serdecznie w kolejnej części Zagramy w Syberia 3. A skończyliśmy na tym, że włączyliśmy zasilanie w wesołym miasteczku. Także możemy iść na podbój. No Kate, ale z życiem proszę, z życiem. Zobaczmy. Tu jest ten gość, który nam podpinał napięcie. Chodź do niego. Co się stało? Drut połączony. Aha. Następny raz panna Kate ostrzegać, zanim robi czary. Oh, tak mi przykro, panie Borut. Dobrze, panna Kate. Bez problem. Borut mocny jak mamuty. Trochę go swajczyło, no ale dobra. Idziemy teraz zobaczyć do tego wysokiego miasteczka, jak wygląda sytuacja. O, jest przejście nawet. Kładeczkę ktoś zrobił. Zerknijmy, tutaj z samochodu nie ma nic, w tym samochodzie na razie. Idziemy dalej. Szamanka kazać się nie bać złe duchy. Spoko. Wczoraj były takie problemy z tą grą, że myślałem, że już zakończymy przygodę z Syberią. Cały czas się gra zawieszała, nie można było przejść dalej. Pomogło jedynie ustawienie opcji grafiki na najgorszą. Tam była chyba opcja fast. Masakra. Co się z tą grą dzieje? Dobra, idziemy teraz po kolei posprawdzać te karuzele. Tutaj chodź. Chodź, chodź. Tu można wejść? Tu nie można wejść. A można ją dookoła przejść? Z tamtej strony. Tu chyba jest wejście na karuzelę, tak? Ej, ej, kurczę. Tak, tu coś. A nie, 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 chodź tu najpierw. Chodź tu, 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 tu. Aha, nie wolno tu wchodzić. Tu też nie. Tam już dalej też nic nie ma. Idziemy teraz w prawo zobaczyć, co tu jest. Też nic. Dobra, no to wchodzimy teraz. Wchodzimy na górę. Wchodzimy na górę. I co my tu mamy? Działa. A to co to jest? Użyj. Nic. Chyba czegoś brakuje. Coś tu nie gra. Użyj, a co my tu mamy w ogóle? Mamy klucz nasadowy tylko. Spróbujmy czegoś innego. Gogle. Szal. Nic więcej. Dobra, schodzimy na dół. To się obkręciło. Może coś teraz tu będzie? Nic? Nic nie ma. A jeszcze sprawdźmy ten wagonik po lewej od razu. Jest, jak ona... Wchodź na te schody. Masakra. Dobra, nic tu nie ma. Druga strona. Nic nie ma. No to idziemy dalej. Chyba, że to jeszcze raz obkręcę. Chodź tu.
Dobra. Nic to nie daje. Nic to nie daje. Zerknijmy jeszcze raz. Nic tu nie ma. Dobra, to możemy zejść. Chodźmy tędy. Dobra, tu jest koniec drogi. Koniec drogi. Tam też nic nie było. Czyli możemy iść z powrotem. Tutaj coś było? Tu są jakieś drzwi? Nie. Nie ma nic. Tu nie ma nic. Tutaj też nie ma nic, bo tam potem jest ta barierka. Przez barierkę nie przejdziemy. Jest za wysoka, żeby mogła Kate przeskoczyć nią. Tutaj też nic nie było. Dobra, nasze aktualne zadanie to jest znaleźć sposób, by wydostać kryształ. Tutaj coś gdzieś jeździ. Tutaj. Ci się tutaj fajnie bawią. Powiedz, co tu się nikogo dzieje. Nikogo nie ma. Tuk, tuk. Nikogo nie ma. Tutaj. Też nic, też nic. Jest jakaś rakieta. Bardzo długa droga, wciąż czekać. No dobra. Chodźmy tu w lewo. Tam byliśmy chyba. Tu byliśmy. Tutaj było ten taki dziwny odgłos psa. No właśnie. Piesa podobne. Tu nic nie ma, idziemy stąd. Chodź, chodź, Kate, tędy. Ale żeś to zwinnie zrobiła teraz. Tu jest też jakaś rakieta. Ale tu nic nie ma już. O, tu coś mamy. Jakiś pręt. Metalowy trzonek 01. 01 to czyli będzie ich więcej. Kto mógł to zrobić? Tu jakieś przejście, ale nie możemy przez nie przejść, bo tam pewnie jest teren skażony. Dobrze. Mamy trzonek, dopiero jeden. Idziemy dalej. Może tutaj się jeszcze coś znajdzie. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Wędrówka musi zostać wznowiona. Dobra, tutaj i tak nie przejdziemy. Strefa skażenia. Nie przejdziemy, tam jest kamera. Kamera na razie nas nie interesuje. Idziemy dalej. Tu co jest? Wajrtla! Tu też nic nie ma. O, tu coś było. Tu? Podróż trwać długo, jak stać często. Kiedy można ruszyć w drogę? Jak się ociepli. Idziemy dalej. A tędy przejdziemy? Żeby nas czasem ta karuzela nie trzepnęła. Strusie, nie bądź teraz wyjść! Spokojnie. Tu nie przejdziemy. Przejdziemy. Aha, i tu już jesteśmy... To nie, no to musimy się wrócić. W takim razie. Musimy iść tutaj jeszcze, bo przejście. No więcej opcji już nie ma. Gdzie to on był? Tutaj?
Tu jest to przejście, idziemy tutaj. Idź, idź, idź. A nie możesz tam iść. Nie możesz iść. Dobra. No to jeszcze tu jest jedna opcja. Opcja, tędy pójdziemy. Chociaż my tu już byliśmy. A jak się tam dostać do tych... do tych... przepraszam, do tych karuzel tam. Ej, ej. Jak ona dziwnie chodzi. Tu nic, tu nic, tu nic. A wejść do tego? Kręcimy. Okej. Spróbujmy założyć ten trzonek. Metalowy trzonek. No, użyj go. Jedź. Zobaczymy, co się teraz stanie. Wow. Się rozpędził. To nic nie dało. Musi być... aha, tutaj. 15 to było. Jeszcze raz się przejdziemy. Zobaczymy. Tu włóż ten trzonek. Zobaczmy, co się teraz stanie. Aha, nakręcić, nakręcić. Ajaj, weź ten. To zabierz. Nakręćmy. I tutaj go włóż. Jedziemy. Mam nadzieję, że go nie złamie, tego trzonka. No, zaraz będzie. Zaraz będzie na miejscu. Nic się nie dało. Musi być chyba drugi trzonek. Dobra, no to... to nic, tylko nam pozostało szukać. Tutaj? Co? Tutaj coś jest. Ale jazda. Jest metalowy trzonek. Czyli mam teraz dwa. Udało się przez przypadek to znaleźć. Dobra, mamy teraz dwa trzonki. Jeszcze raz to zróbmy. Nakręćmy nasz pojazd. Pyk i 25. Pyk. Oto w drogę.
Dobrze, teraz możemy wyciągnąć ten pierwszy trzonek. Zobaczmy, czy się uda teraz. Bingo. Udało się. Możemy wychodzić. Co to jest tu? Wyjdź, dokładnie. Jest jakieś przejście? Co tu jeszcze? A to nie, tam nie wchodzimy? Tutaj wchodź. A raczej schodź. Jakiegoś psa słychać. Chodź tutaj. Tutaj co jest? Jakaś budka. Pewnie z biletami. Tutaj jeszcze... Nie. Dobra, jak już weszłaś, to... to idź. Kate, chodzisz tam, gdzie... tam, gdzie sama chcesz. Park jest pewnie z tamtej strony. No i co? Tu nie przejdziemy? Nie przejdziemy, musimy na dół zejść. Tu nic nie ma, no tu musi być przejście. Tak, tu są sody. Okej, najpierw chodźmy w tą stronę. Tu coś jest. Dobra, nic nie ma. Park Baranur. Baranur. Park Baranur. Okej. Tu coś jest? Tu coś jest. Jakaś mapa. Okej. Z tej mapy na razie nic nie wiemy. Czy jest gacie wiszą? Może ktoś tu mieszka jeszcze? Idź dalej. Jakaś waliza? Co jest w walizce? Dla Andriuszy, mojego żołnierza. Wciąż świeże. Świeże, czyli ktoś tu musi być. Tak mi się wydaje przynajmniej. Grzybki? Grzyby? Na bank ktoś tu jest. Wchodzimy, Kate, wchodzimy. Dobra, najpierw sprawdzimy tą stronę. Kto mi tutaj szarpie baterię niepotrzebnie w telefonie? Okej, co tu mamy? Mój Andriusza. Mój Andriusza, tak. Nic tu nie ma. Nic. Nic tu nie ma ciekawego. Aha, tu by się przydał kluczyk. A ja mam tylko trzonek. To nie działa. Czyli... Kate, powiedz, że... Nie. Dobra, udało się. Myślę, że się znowu zawiesiło. Okej, idziemy dalej. Zobaczymy teraz na drugą stronę tego pomieszczenia. Tu jest jakiś warsztacik. Tu jest jakiś warsztat. Idź dalej. Obiecanej jednemu,
zabraknie dziś napędzanych testosteronem wybuchów emocji. Yuri, ja nigdy bym cię o to nie prosił, ale jesteś moim przyjacielem, a ta sprawa jest dla mnie tak ważna. Chcesz, bym odwołał swój ślub z Genią i wciąż śmiesz się mienić moim przyjacielem? Dajże spokój, Jura. Wiesz, że ona mnie kocha. Przecież to nie moja wina. Czyżby? A co o tym wszystkim sądzi Tatiana? I wasze rodziny? Wiedzą już, że zamierzasz odwołać ślub i uciec z Genią? Cóż, będą musieli to zrozumieć. Dobra. A co to ze chyba... spadkiem po wuju Józef? To chyba nic nie wnosi do fabuły. O, tu jest coś. Jakieś medale olimpijskie. To w radiu gadają cały czas. Dobra, to nie, to nie. To nic tu nie ma. Łżesz. Wychodzimy stąd. He? Kim pani jest? I co pani tutaj robi? O, witam. Przepraszam. Czy to ty wywłoko przywłaszczyłaś sobie mój wagon? To przez ciebie musiałam tachać cały swój majdan na plecach. Co? Chyba ty, przepraszam. Tak mi przykro. Jestem tu z plemieniem nomadów i staramy się tylko opuścić park. Myślałam, że wszystko tu porzucono i mogę wziąć co chcę. Nie chciałam zrobić nic złego. Trzeba się było wcześniej rozejrzeć. I na przykład poszukać właściciela. Co jest, piesku? Nie do wiary. Tu jesteś, mój malutki. Mama zaraz się tobą zajmie i uruchomi. Do czego służy ten klucz? Dzięki niemu można uruchomić wszystkie parkowe automaty. Raz na jakiś czas trzeba je nakręcać, żeby biedactwa nie popadły w nerwice. Albo w agresję. Poza tym się psują. Czasem. Co z kamerą jest nie tak, bo nie widać ich. Potrzebuję tego klucza. Przedstaw się. O właśnie. Przedstaw się. Bądź miła. Tym droga pani, naprawdę nie chciałam pani zdenerwować. Pozwoli pani, że się przedstawię. Jestem Kate Walker. Towarzyszę plemieniu Yukoli w trakcie ich migracji do Świętych Ziem. A pani jest... To Amerykanka. W życiu bym się nie spodziewała. Proszę, proszę. Patrzcie tylko. To Amerykanka. Jestem sierżant sztabowy Kateryna Wiktorowna Drozdołowa. Moskiewska złota medalistka w pchnięciu kulą. Wdowa po poruczniku Andrzeju Gregorowiczu Drozdołowie. Oficerze artylerii w stanie spoczynku i mistrzu jazdy figurowej. Miło mi panią poznać, Katerino. Doprawdy, chyba niebo mi panią zesłało. Myśli pani, że mogłabym pożyczyć od pani ten dziwny klucz? Potrzebuję go, aby naprawić automat. Bez niego, obawiam się, nie damy rady stąd odejść. Jesteś rzeczywiście uprzejma, panienko, i ładnie się wyrażasz. Jesteś także całkiem odważna. Ten klucz wiele dla mnie znaczy. Poza tym ta twoja banda lilipucich gnomów może być szajką bandytów. Zbieracze złomu kręcą się tu i zbierają, co im wpadnie w ręce. Mimo, że wszystko tu jest skażone. Sama widziałam, jak przemykają tędy z workiem śrutu. Kłam, miłe miejsce, nalegam. I? Kurczę, nalegam. Kłam, a może dam nalegam. Proszę mi wybaczyć, pani Katerino, ale posiadanie tego klucza jest naprawdę kwestią życia lub śmierci dla Yukoli. Nie możemy dłużej czekać. Ha, no jasne, Amerykanko. Jestem tutaj od 40 lat. 40? Myślałam, że wszyscy ocaleni chcieli opuścić to miejsce. Mój Andriusza był zawsze tak bardzo poukładany. Zapadlisko przy wejściu sprawiało, że był dopływ czystego powietrza. No, ale niestety dla niego było już jednak za późno. Pani mąż był napromieniowany? Cóż, oboje byliśmy. Ale ja wyszłam z tego cało. Taka właśnie już jestem. Może ocaliło mnie to całe świństwo, którym mnie bez przerwy faszerowano, żebym wygrała błyskotkę na igrzyskach. I od tego czasu nie próbowała pani wyjechać do Walsenboru? Nie. Mówiono, że ocalałych wysyłano gdzieś do szpitali, z których nigdy już nie wychodzili.
A tutaj mam wszystko, czego mi trzeba. Tak zwany dom. Jestem tak blisko Andriuszy. Poza tym mam psa i niczego więcej już nie chcę. Może ta twoja banda powinna uzupełnić zapasy? Przecież nawet dzikusy muszą czasami jeść. Nie zostało nam zbyt dużo czasu. Jesteśmy ścigani. A bez klucza nie mamy szans. No dobrze, już dobrze, proszę. Tylko dobrze go przypilnuj. Obiecuję, Katarino. Udało ci się przekonać. Mam jeszcze jedno pytanie. Ten tunel, w którym powietrze jest nieskażone, czy wyprowadzi nas poza miasto? Tak. Najlepiej po prostu trzymaj się torów, które są tuż za moim domem, a opuścisz Baranur przez stadion olimpijski, znajdujący się przy stacji końcowej metra. Nie tylko unikniecie napromieniowania, ale będziecie także mogli korzystać z prądu. To jedyna sprawna linia elektryczna miasta. Musicie jednak bardzo uważać. Niektóre galerie na trasie zostały kiedyś zalane wodą z popękanych rur. Dzięki, Katarino, za wszystko. Ta kamera też trochę szwankuje. Skończ naprawiać automat. No dobra, no to idziemy teraz z Oscara. Może uda nam się go wskrzesić. Tam nie. Czyli jedziemy. Ale pewnie będziemy musieli tutaj też wrócić. Bo tam była szafa zamknięta na klucz. Może będzie trzeba ją jakoś otworzyć. Dobra. Wchodzimy do naszego pojazdu. I w drogę. Dawaj ten trzonek. Jedziemy. Dobra, pamiętamy. 25, a potem 15. Wychodzimy z Sandgate. Wychodzimy. A ci co? Jakie wieści, Kate Walker? No proszę, panna Kate Walker, świetnie się bawić. Usprawiedliw się, ignoruj, zrypostuj. Pan... Ta droga to jedyny sposób, aby dotrzeć do stacji metra w parku. Co takiego panna Kate Walker powie, Yukole? Z tego co wiem, tunel jest bezpieczny, nieskażony. Lub jak wolisz, pozbawiony obecności złych duchów. Co najważniejsze, jeśli przejdziemy do końca tunelu, opuścimy granice miasta, pozostając na trasie świętej migracji. Gdzie jest stacja końcowa? W jakimś kompleksie sportowym. Olimpia czy coś podobnego? Olimpia. Kraina umęczonych. Brawo, Kate Walker. Nie wiem, co by zrobili bez ciebie i Ukole. Najpierw musimy przenieść statek na plażę. Jak możemy ci pomóc, Kate Walker? Cóż, wasze strusie są za duże, żeby zmieścić się w wagonie i dojechać nim do metra. Niech Yukole uprzątną gruz sprzed wejścia na stację. Wtedy ja zajmę się kryształem. Ja szukać ochotnicy. Do zobaczenia, panna Kate Walker. Olimpia? Olimpia, jedziemy Olimpia. Po kolei. Olimpia? Ayahuasca ma chyba złe skojarzenia. Słyszałem, że podczas poprzedniej migracji wydarzyły się straszne rzeczy. Ta tragedia odcisnęła na nas trwałe piętno. Ale to nie jest opowieść na teraz. Wrócimy do tego innym razem. Trasa migracji. Gdy już opuścimy Baranur, co będzie dalej? Rzeka Balaton. A kiedy wszyscy przekroczymy nasz święty most, nareszcie będziemy w Jakastanie. Ścigający nie będą nam tam zagrażać. I plemię. Masz jakieś wieści od Yukoli uwięzionych na statku? Wszystko w porządku, tylko strusie się niecierpliwią. Trzeba działać bardzo szybko, Kate Walker. Już idę, Kirk. Muszę spotkać się z przyjacielem. Dobra, no to idziemy do Oscara. Jak na razie nam tyle zostało. Potem Oscara zaprowadzi tego samochodu, co jest niedaleko naszego statku.
i podłączyć go do mechanizmu. Tak by to wyglądało. Chodź, Oskar, chodź. Naprawimy cię. Pyk. I chwila prawdy. Jest klucz aktywacji Vorarlberga. Sprawdźmy, czy klucz aktywacyjny Kateriny zadziała. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. Działa. Oskar, ja nie mogę uwierzyć. Kate Walker? Witaj, Kate Walker. Wszystko gotowe? Czy możemy już iść? Czy przymocowałaś sprężynę? A pan Hans Vorarlberg jest z nami? Nie ma już pociągu, Oskarze. I nie ma już Hansa Vorarlberga. Ale przepraszam? I ciebie też miało już nie być. Zamontowałam twoje serce w innym automacie. I najwyraźniej zadziałało. Jak dobrze cię widzieć, Oskarze. Wszystko w porządku? Tak, chyba tak, Kate Walker. Z tego co wiem, nie zaprogramowano mi odczuwania cierpienia. Najwyraźniej nie. Ale wiesz co, Oskarze? Zawsze byłeś utalentowany. Temu ciału trzeba gruntownego remontu. Cierpi na rdzawe zapalenie wszystkich stawów. Oskarze, proszę pomóż mi. Jasne, Kate Walker. Po to tu jestem. Wdaj się w szczegóły. O co chodzi? Sytuację. Może wdaj się w szczegóły. Towarzysze Yukolom w ich wędrówce. Znaleźli mnie nad brzegiem rzeki. Byłam bliska śmierci, a oni zaopiekowali się mną. Yukole towarzyszą śnieżnym strusiom, które migrują do swoich świętych ziem, gdzie mogą się rozmnażać. A teraz ścigają nas jacyś nawiedzeni żołnierze, którzy chcą odesłać Yukoli tam, skąd przybyli. A na dodatek planują wydać mnie w ręce amerykańskich władz. Jestem oskarżona o wiele zbrodni. Lud Yukoli, prymitywni koczownicy zamieszkujący ziemię na północy, życie swe wiążą ze śnieżnymi strusiami Strutioniwis. W sumie to... wiem to wszystko. Kate Walker, prawniczka ze Stanów. Całkowicie rozchwiana emocjonalnie. Jest niestabilna oraz bywa impulsywna, ale o niezwykle silnym kręgosłupie moralnym. Aha, ogólnie rzecz biorąc to prawda. Tak w skrócie. Cóż, to jak mogę ci pomóc, Kate Walker? Utknęliśmy na tym napromieniowanym terenie i musimy czym prędzej uciekać stąd przed pościgiem. Niestety Yukole i ich strusie są wciąż uwięzieni na statku, którym tutaj dotarliśmy. Musimy najpierw wyciągnąć kryształ z mielizny i otworzyć drzwi do ładowni, żeby wypuścić strusie. Tam na moście znajduje się pojazd, który mógłby się przydać, ale wydaje mi się, że tylko automat może go poprowadzić. Zrobię wszystko, aby ci pomóc. Oczywiście, o ile ta przerdzewiała puszka pozwoli. A damy radę, Oskarze. Zaufaj mi. Oczywiście, zrobię co mogę, Kate Walker. Ale... Kate Walker, ubranie. Nie mam nic na sobie. Uspokój, zażartuj. No coś ty, to naprawdę problem? W Nowym Jorku są pokazy mody, na których mógłbyś zrobić furorę. Nie, jeszcze raz nie, Kate Walker. Nie ma mowy, bym pokazał się publicznie bez osłony.
Moja mechaniczna intymność to produkt chroniony zastrzeżonym znakiem towarowym Vorarlberga. Potrzebuję odzienia i basta. Oskarze, proszę. Nie namawiaj mnie, Kate Walker. Nie ruszę się stąd bez porządnego odzienia. Dobrze, już dobrze. Poszukam dla ciebie ubrań. Znajdź ubranie dla Oskara. Ale ubrania może poszukamy w następnej części. Także tym razem się z wami pożegnam. Ja już dziękuję i do usłyszenia. Bye.